Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Among Us. Zapraszam oczywiście na początek do lajkowania, subowania oraz wbijania na Twitch, TV, Social Media, link w opisie. Polecam serdecznie, zaczynamy sobie w takim razie. Jestem blackmailerem, w porządku. Lećmy sobie w takim razie do reaktora najpierw. Na początek zróbmy tutaj kabelki. No i skręcimy sobie w stronę reaktora. Dobra. Do środka. Dobra. Tędy pójdźmy. Mamy minera. Tutaj jest Luna. Kurde, to będzie wiadomo, jak będzie wyciszona. Zmienimy sobie cel. Bo to by było zbyt obvious. Że ją wyciszyłem. Dobra. Shazzy, tu masz się? Dlaczego zabiłeś Vixę? Vixa była w labie, czy tam w reaktorze. No, nie widziałem. A ty tam wbiegałeś. Tak, wbiegałem, ale pobiegłem do reaktora i nie widziałem Vixy nawet. Biedna Luna sobie stała na środku i nie żyje. A skąd wiesz, Amy? No bo przebiegałem obok niej. A gdzie? I to z dwa razy. A czyli no jak żyła. Aha. A Amy, gdzie byłeś? Teraz? Jestem między locker roomem i komunikacją, zostałem tam tepnięty. Nie wiem z kim, ale teleportowałem się z kimś. Dobra, pomijmy ten fakt. Shazzy, czemu zabiłeś Vixę? No mówię ci, że nie zabiłem, wbiegłem przez kontaminację i pobiegłem do lewej. I do lewej robiłem taska. Zabiłeś Vixę. Tak, czemu Vixę zabiłeś? Oczywiście, że ja. O, no ona żyła zanim ci wyszedłem z tego mówię ci, że nawet jej nie widziałem tam. Tej kontaminacji. Aj, chyba mi wyrzuciło. A jakie ciało? Może jakiś wentkill. Fajnie. No. Może na wencie stała, no, nie wiem. Ale serio, no ja wszedłem do lewej, do reaktora i nie było tam. No nie wiem, ja nie widziałem, żeby ktoś biegał do office'a i wentował. No jakby no, na tej mapie może się z każdej strony teleportować, no ale... Nie, ona była w reaktorze albo w labie. Bo ja widziałem ją, jak wbiegała do tego, do... No wybiegała z dekontaminacji, jak ja wybiegałem w dół z dekontaminacji. A gdzie ty byłeś? I na samym dole spotkałem Shazzy'ego, który wchodzi do góry. Aktualnie jestem... Wychodził chyba Ares i ty z dekontaminacji. Ja wbiegłem i do reaktora pobiegłem na lewej stronie. No, ale Ares nie dawno wybiegł. No ja wybiegłem dawno, ale... Nie wiem, jakiś śmieszek mnie tepnął na launchpada. Na mnie jak na launchpada? Się tepnął do greenhouse'u. No na launchpada. A do greenhouse'u, to ze mną się teleportowałeś. O. No, ja robiłem liście i kurde tepnęli mnie tak. Między locker room a komunikacji. Dobra, Shazzy zabił Vixę. Zapierdzielałeś na nowo. Nie no mówię, poważnie nie widziałem. Ja pobiegłem do reaktora prosto i nie widziałem Vixy. Czemu wy nie wygłosowujecie go? A mało informacji. Nie wiem, Kubia to właśnie. Nie ufają. Może być jak za zawsze. Dobra. Lećmy sobie w takim razie do tego greenhouse'a robić te liście. Krótko. Dobra klasa. Teraz co robimy? Co chcemy zrobić? Ja bym kompsy włączył. Jeszcze za wcześnie, tylko. Mogę złapać? Nie mogę złapać. Dobra. Ej, teleportowany zostałem. Dobra. Czekajmy tutaj na kogoś. Kurw! Walony weteran! Aaaa! Ej, co się nam podziało? Ej, się na mnie wyjebał. Ogólnie to wiem, kto mnie wyciszył. Kto? To. I ta sama osoba, która zabiła Lunę. Rufix, co masz na swoją obronę? Zabiłem Luny, no. Biegłem z nim, zabił Lunę i wyciszył mnie. I zgłosił przede mną. Jak idiota, ja robiłem sobie taski. No. Ale mu zrobiłem grunt. Bo też był tam bodajże Nandoran i jeszcze jedna osoba na kabelkach. Ale gdzie? Ale... W poprzedniej rundzie. Na jakich kabelkach?
No, między ofisem a adminem, no bo tam... Dobra, ale pomijając ten fakt, że AB był impostorem i umarł, to Shazzy jest drugim. Możemy go wygłosować, dzięki. Ale ja znowu... Ej, pytanko 5-10 sekund temu na adminie... Zabijmy, wygłosujmy. Został przy admin stole. 5-10 sekund temu. No ja na przykład. Ja stałem, AB stał na pewno. Ja też byłem. Okej, no to mogę was wyklirować. Ja jestem z powrotem w reaktorze teraz całą rundę. No ja mówię, nieprawda, bo ja byłem teraz w tej rundzie w reaktorze i nikogo tam nie było. Ktoś biegł. Dobra, wygłosujmy się z jego, co? Ale wywentował się z tego, co zauważyłem, bo jak tam byłem za nim do dekontaminacji, to już w środku nikogo nie było. No to ale wygłosujmy, co? A ty tam strzelaj, w co popadnie. Piu, piu. Piu, piu, i tak nie mam pojęcia. Dawaj, jestem... Właśnie ty. Hubi ci powiedział. No, powiedziałem. No. Nondoran Didiri. Ja na Rufixa zagłosowałem. Anyway. Shazzy był drugim impostorem, bo mógł strzelać. Czyli AB albo Shazzy byli blackmailerem. AB nie musiał. Didiri ma egzę na Rufixie. A Nondoran czemu nie zagłosowałeś na Shazzy'ego? Dla mnie Nondoran go wtedy zbermiolował. Dobra. Głosowałem na Rufixa, ponieważ do tej był bardziej pewny. No pek strasznie, kurczę. Ej, nie mogę z moim szczęściem dzisiaj. Kursy są podzielone, a tiebreakera nie ma. Dobra, ustawmy sobie... O, jest traitorek, no dobra. Ustawmy sobie na Aleza traitora. Zobaczymy, co ciekawego tutaj zrobi. O, ona jest jeszcze hunterem. Ona może to ugrać. Ej, ten snitch. Ale snitchowy nie pokaże. Jest tak naprawdę jest tylko ten traitor. Tylko hunter może tutaj złapać traitora. Ale Areze zna rolę Hubiego. Więc przynajmniej zestrzeli weterana. Może tego egzę też zestrzeli. Ajajaj, naprawdę tak zmarnować. Ajajaj, najgorzej. Oj, i snitch skończył chyba taski, ale to akurat najmniej ważne. Dobra. Zobaczymy, co wykombinuje Areze. Nie dużo tasków zostało, więc mogą to spokojnie ugrać na taski. No w snitcha na pewno nie może strzelić już. Imitatora nie ogarnie, bo nie ma żadnej roli praktycznie, którą może wziąć imitator. Dlatego cały czas jest imitatorem. O, już po imitatorze. Oj, Hunter. Kto by się spodziewał. Ale Hunter na tej mapie ma przejebane. A nie ma szans. O. A jeszcze Luna się trzyma, trzyma się. Dobra, no to ma... Aj, teraz ma albo głosujemy tego Rufixa. Nie, dobra, impostorami był AB i Shaz, jestem snitchem i kurwa nikogo, żadnego impostora już nie ma. Nie ma impostora, jest jakaś neutralna zabijająca, jakiś Arsonis albo inny werb. To Rufix. Nie, no, razy nie zamyśli się tego spaja. Kto był impostorem, ale... że AB i Shaz. No dobra, ale neutralką mógł być, bo wtedy zabił, a wyciszy mógł mnie nawet ktoś na początku. Ale mam dwóch czerwonych, AB i Shazzy. Ale neutralką może być Rufix zawsze. O to chodzi. No tak, bo... i neutralka wie, że kto był impostorem, nie? Ale nie chodzi. A, bo to Rufix, dobra. On jest traitorem, poczekaj, on jest kurwa traitorem. No nie. No nie, no Areza, naprawdę się dasz na to ten. Mam AB'ego i z jego na czerwono. A, wow. Nie, nie, no przecież to jest ewidentny egzy. Tak, ja przy sobie stałem w reaktorze. No chyba, że... Najpierw... No to kto inny oprócz ciebie? Zestrzeli Didiriego, no właśnie, nie ma nikogo innego z impostorów, bo nie pokazuje mi roli neutralnych na czerwono. Ale kto oprócz ciebie, kto według ciebie teraz zabił te dwie osoby? Nie wiem, całą rundę praktycznie byłem w kafeterii. Czekałem, żeby zgłosić przycisk, bo robiłem ostatnie śmieci i te balony. Ale to podejrzane no to jest. Zrobię jak nic. No, ewidentnie. No dobrze, dobrze, ale zestrzel tego Didiriego i będzie zajebisty. Kim jesteś? Wow, ale nie teraz!
Ja jestem transporterem. Czemu to powiedziałeś? Co? Kurwa! O Boże. Wow! Serio? Czemu? Dlaczego? Nie! Przecież powiedziałem wam dokładnie jak było! Ja! Jedyny Arezem nie słuchał! Jedyny Arezem nie słuchał! No. Ale ja wiedziałem, że to jest, tylko, chciałem wygrać. Oj, brawo! Nie spodziewałem się tego, szczerze. Myślałem, że neutralka to nie jest. A ja tak czekałem z tym egze, żeby właśnie bo wiedziałem, że on będzie naciskał na no niego. No tak, ale kurczę, nie wiem czemu Nondoran zagłosował wtedy, jak to było ewidentne, że to nie, wtedy jest Areza, bo sprzedał swoją rolę przy strzelającym. I nikt w niego nie strzelił. No, i nikt w niego nie strzelił. Mimo, że był traitorem, miał dwa strzały. Zagłosowałem po tym, jak już... No, ja zabiłem tam Lunę. Luna sobie stała na środeczku przez tyle czasu. Ejbi, ale masz pecha, jak na trzy osoby akurat weterana trafiłeś. Ja się pomyliłem, sam weterana strzeliłem w surowej łapie. No, chciałem strzelić najbliższą, żeby spierdolić na drugi na drugie komsy. Kubi, ja nie chciałem cię zabijać, ale mówię, przybiegłeś ze mną do Greenhouse. Idealnie! No ale mógł być weteranem. Wiesz, że akurat mi się alert skończył. Dobra, nieważne. Ja się domyśliłem, że alert masz, jak podbiegłeś na komsy i tak zatrzymałeś się. Oracle. Dobra. Próbujmy. Gdybyś mnie walnął milisekundę wcześniej, to byś umarł. Aj, no źle mi skręciło, no. Ale głupie. Dobra. A, dostałem tarczę od kogoś. Pytanie tylko od kogo. Użyjmy na Nondoranie. Światełka, w porządku. Zobaczmy tutaj. O, jeszcze wampira dostałem. O, wow. Kogo dostałem wampira? Chyba Dwiksy? Jestem przekonany. Dobra. A nie, od Rufixa dostałem. Dobra. Pan z Rock the Diri oczyści. Tak, tak jest. A gdzie ciało? Na podobnym stole. I Bi tego też nie zrobił. Dobra, Luna też jeszcze nie zrobiła. Ale ty też tego nie zrobił. Yumi tam mogła zabić jeszcze, bo ona wychodziła, poszła w lewo z specymenem. Yumi, czy ty użyłaś moc noża? Yumi zabiła? Co? Nie użyłam. No właśnie, nie wierzę w to. Może. Ja wyszłam ze specimena, wyszłam sobie przez adminka pięknie, jestem w weaponsach i robię kometki. Aha, przez adminka, idealnie tam gdzie leży kill. No musiałam jakoś z specimena wyjść, tak? A Nondoran, Rufix, gdzie wy? Ja jestem... Ktoś tam na karcie w opisie teraz, ale... Ja jestem w opisie, najpierw... Nie. Ja na pewno mogę wyczyścić Ejbiego, bo jak naprawiłem światło, no, bo na ja byłem na kamerach, ale... No się to ze mną na widziałem chyba... Ty byłeś na wejściu do admina Nondora? Tak, tak. A z kim ty tam byłeś? Bo tam byłaś dwójka chyba była. No ja weszłam na pod koniec. A, Luna. No to Nondoran z Luną byli na koniec. Bo ja mamy zaufać. Rufix na pewno też się zabił, bo on był po lewej stronie. Oczyści, bardzo dobrze wiedzieć, dobrze. Bo był po lewej stronie, no kiedy on zrobił światła. Dobrze, dobrze, czyść go. No czyszczę go, no czemu miałbym go nie czyścić? Podoba mi się to bardzo. Dobrze, zajebiście. No ja rozumiem, o co ci chodzi. Zrozumiesz później. Aha, okej. Jak AB dorośli, to zrozumiesz. To zabrzmiało jak groźba. Już dorosłem. Uważajcie na Rufixa. Nie dorosłeś jeszcze. I na Ejbiego. Z bliźniakami. Nic nie zrobiłem, o co ci chodzi? Zostaw mnie. Na obydwóch uważajcie. Wow. Zajebiście. Teraz tylko potwierdziłem, że był po lewej stronie. Raczej nie zabił, a ta od razu na mnie. No nieźle. Pewnie kurczę pokazało jej na czerwono albo coś. I teraz cwaniakuje. No dobra. Pójdźmy sobie tutaj na kamerki. Zobaczymy co tutaj mamy ciekawego. Ale ze Zwiksą biegnie. Pomsy weszły.
naprawione. Co to było? Rufik! Rufik! Co to było, Rufik? A Amy nie miał cooldownu! Nie no, co? Ale... To nie był bait, ale Rufik zabił. A dlaczego, dlaczego mnie jeszcze w to wpierdalacie? Bo cooldownu nie miałeś. Przecież ja to naprawiłem! Nie miałeś i... Ale co, przy czterech osobach? Przecież Rufik jest... Nie wiem. Dobra, ale poczekaj, Rufik był oskarżony w poprzedniej rundzie, tylko clearowałeś. No bo... Tak mocno. No bo... Nie, jak mocno? A teraz zabija przy tobie. Powiedziałem, że zrobił światła. Mówiłam. Po prostu Rufik nie obliczył, ile osób jest. Wow. Nie no, kurde, żeby zabijać przy pięciu osobach. Nie wiem, Wixa była ze mną, Wixa jest clearem. Nie wiem, no, ja naprawiłem te kompsy, na chuj miałbym naprawiać te kompsy, żeby Rufix tam zajebał, no. Nie wiem, może Humi zabił, może Humi nie naprawiła je. No ona milion procent Rufix. No nie, no ja pewnie zrobił. Zagłosujcie po prostu. No dobra, no ja głosuję na Rufixa. Przy czterech osobach rzucił się. No nie, no to było strasznie głupie. Się rzucać na kogoś, wiesz co. No ja rozumiem, że jesteś głodny, Amy, ale może być sus, ja bym uważał. O co wam chodzi? Przecież nic nie zrobiłem przy was. No dobra, AB, nie wygłosujemy cię, ale będziemy na ciebie uważać. Ja pierdolę. Będziemy na ciebie uważać. O chuj im chodzi, nic nie zrobiłem totalnie. Na kamerach od dwóch rund siedzę. Nikogo nie zabiłem, oni mnie oskarżają. Ja pierdolę, no. Co to ma być? Ja już nic nie mogę zrobić, no. Pierdziele, nie zabijam nikogo. Po prostu będę siedział tutaj. Aha, znowu komsy. Dobra, podbiegnijmy do komsów. Okej. Mondora na razie naprawili. Wracamy w takim razie na kamery. A najpierw zrobię sobie tutaj te kabelki. Zacznę robić taski, żeby mnie nie skarżyli, że tasków nie robię. Dobra, lecimy tutaj. Teraz zabiegają. Robimy tutaj. Kabelki. No nie, no chyba muszę zacząć zabijać, bo chyba nie mam. Czy Luna możesz? Czy ty Luna możesz? To Luna? No Luna, tak Abiego chcieć za... Tak i biego. Daj biegę. Nie. A że ja nic mu nie zrobiłam. No, no ale chciałaś. Ale Luna? Nie, ja nie mogę nawet. Nie? Nie, ale serio, nie mogę. Aha. No to dobra, powiem tak. Hubi, Wixa, Fanzloch, Areze byli koło mnie, jak ktoś Abiego nawalał. Jestem medykiem Abiego. Czekaj, jeszcze raz, kto był? Hubi, Fanzloch, Wixa, Areze. Nondora. Nondora. No, Nondora musiał. Bo a widziałem, jak Luna po prostu na komsach, wbiegała koło ciebie. Na komsach podbiegł do mnie, też mnie próbował zapierdolić. A ty byłeś... A, dobra, nie. A dobra, no to jest Nondora. Się pokazuje, jak ktoś próbuje go pierdolnąć? Temu Survivorowi nie pokazuje, ale Impostorowi spada cooldown. W sensie, że znowu ma cooldown. Nie, ja mam prośbę, po prostu wygłosujcie mnie. No masz pecha, no. To jest, nie, to jest bardzo smutna historia, bo no, neutralka zabiła mi drugiego impostora, plus podchodzę, chcę zabić, najpierw jest survival, później no gość kraczą, później... No Rufix... Co za rundy. Oh, wow, ale smutna historia. Jeszcze nie ma... O kurde, ta... nie, po co my to zrobiliśmy, będzie strzelający! No, będzie traitor teraz. No, nie no to przejebałeś sobie Arezę. No niestety, ja też. No Pan Zrok jest czysty, zostaw go. Tak. Dobra, no chyba trzeba zacząć też zabijać. Na to wychodzi. Fixa na dole. W porządku. Dobra, idźmy robić upload. Przynajmniej udawać, że robimy upload. Chyba w ogóle nie patrzył tych kamer. No, teraz ktoś zaczął patrzeć. Dobra. Robimy tutaj szybciutko. Lecimy tutaj Wixa. Trzecie kabelki.
Dobra, no i klasa. Pytanie, kto jest traitorem? Jeśli w ogóle się pojawił traitor, mam przynajmniej taką nadzieję, bo sam tego nie ugram. A on na pewno się pojawił. Nie zabił na pewno Fanslog, nie zabił The Deal. I nie Ivy, tak. Czyli no. Albo Arez, albo Hubi, ewentualnie sobie self. No. Właśnie mnie zastanawia, czemu ty Hubi nie patrzyłeś tych kamer, mimo wszystko, że stałeś obok mnie na tych kamerach. Jak ty nie patrzyłeś? No nie patrzyłeś. No ja patrzyłem, jak odszedłem, to nie świeciłeś. Dobra, szybki, szybko, skip. Luna na przykład się kręciła. No dobra, ale przez chwilę nie patrzyłeś. Dopiero po jakimś czasie zacząłeś patrzeć. Szybko! Czemu na Lunę? Wszyscy skip. Czemu na Lunę? Co? Bo Luna, to jest jak... Żeby nikt na mnie nie strzelił. Nie jestem żadnym traitorem. No to... Traitor. Nie mogę. No tak, nie mo... Nie możesz czy nie chcesz? No, nie zobaczymy. Mogę. No to skipnij. No ale nie mogę, no nie wiem czy zagłosowali czy nie, no. No co nie wiesz, czy zagłosowali, czy nie, no? A jakie masz, no tutaj, co możesz jeszcze innego zrobić? No tak, jeżeli zagłosowaliśmy na nią, to będzie strzelać. Jeżeli tak, no właśnie strzelać. O to chodzi, że nie wiem, czy na mnie zagłosowaliście, no. Ebi, zagłosujesz, proszę? Na skipa? Obojętnie. Ebi, nie głosuj. Czemu mam nie głosować? Zagłosuj, proszę, serio. Nie głosuj, nie, no, nie głosuj. Nie zagłosuję, no strzelaj. No ale nie mogę strzelać, chcę coś powiedzieć, ale się głosuje. Ja wiem. Ale to będzie wiadomo wtedy, że Ebi w ciebie strzelił, proste wtedy. No nie, a wtedy Ebiego no właśnie, no. Nie no, ona jest... Nie, jestem prosekutorem. Prosekutorem. Na Hubiego. Na mnie. No to nieważne co zrobię, to i tak przecież no. Możesz dać. Ale bo on się strzeli. Jak nie Hubi, to Areza. Ale jak on ja miałem strzelić, no, jeszcze Doomsayer i tak może strzelić, ale Doomsayer już by zestrzelił dwie osoby. No i zadziałało. Ale to niedobrze. 5 osób zostało. Kurde, no i muszę zabijać teraz non stop. Teraz Luna jest w 100% clear. A? Trzeba walnąć Lunę. Tylko mam jeszcze, kurczę, dużo czasu. Dużo cooldown mam. Ciężkie to będzie do zrobienia. No, nie było szans. Ja dostałam, kurwa, tego. Cztery osoby! Dostała. Co jest? Cztery osoby! Cztery! Co się dostało? Czemu cztery osoby wygrały? A, bo cztery były niewinne! No. Wow! No nieźle. Na ile? Na 10? Na 11 osób cztery były niewinne. Wrzuciło mnie na traitora, a ja miałem takie alibi. Miałem, no. Kurwa, skana, wszystko. Ale oni w ogóle... Ale ja długo... i Panzok zapomnieli w ogóle o tym, że ja miałem skana i no na Hubiego. Ale... No, ale zmieniłeś się w traitora. Chodziło o traitor, bo traitor. No to już każdy mógł być. Nie było mnie nawet przy kilu, nawet mnie nie zapytaliście, gdzie ja byłem, czy coś, po prostu na Hubiego. No, ale ty się nie odzywałeś sam. No widziałem, że AB nie zabił. Bo nic się mnie nie pytaliście! Ale co ja miałem wam mówić? Ja byłem neutralką. The Deary, Panzok i AB się z tego killa potwierdzili, we trzech. I ty jedyny nawet Ebi jak ci się pytał, dlaczego kamer nie patrzyłeś. No właśnie, czemu nie patrzyłeś kamer? Co się stało, Hubi? No kilku cooldown sobie... Ale to teraz ale... sobie nawet nie, można patrzeć i tak schodzi. Zastanawiałem się, czy pierdolnąć Fanzlocha, czy nie. to dlatego nie patrzyłeś kamer, rozumiem. I w końcu stwierdziłem, że Hubi, muszę kogoś pierdolnąć. Pobiegłem i akurat Wixa mi no właśnie, ja tak starałem się, kurde, powoli, ale kurde, zbyt powolnie grałem. Jakby Rufix zabijający przy czterech osobach, to trzeba być mądrym. No, moja wina, że była impostorem, no. No to co w związku z tym, że była impostorem? Bo jak ją ugryzłem, to by się od razu nie wywaliła, tak? Nie, no wywaliłaby. No, wywaliłaby się, wywaliła, bo tylko jest, może być dwóch wampirów. Ładnie. A jak ten jeden umrze, nawet nie to i tak nie możesz dalej zarażać, tylko już zabijasz. Tylko dwójka może być, no. A wszystko specjalnie pisałem w notatniczku. Jebało mi się z drugim modem, okej? Okay? Zgłosiłem od razu, bo nie wiem czy... No. Luna nie no i poster już by dawno spierdolił z tamtego miejsca. Kto był teraz ze mną? Na mnie praktycznie. Ja. The Deary. Ja. The Deary nie zabił raczej.
Ciało jest w na napisie laboratorii dokładnie. Na środeczku, na R, między RA. Jestem na lunetce z kim? No, ze mną jesteś na lunetce, ze mną. Nie wiem, czy to fanslog czasem nie walną, bo ja jestem na stanie teraz. Ty Barbie ze mną tego logika przed labem, no nie? Możliwe, prawdopodobnie. No, to wiesz, że ja nie zabiłem, bo... A Shazi? Ja stałem na lunetce z Rufixem. Aha. No dobra, no to Nondoran w takim razie nie zabił. Dadiri nie zabił. Ja z Rufixem też nie. Luna nie zabiła, ja nie zabiłam. Okej, okay, no to dużo się clearuje Vixa. Ja jestem w dekontaminacji. Dekontaminacja. A ktoś potwierdza, że była jakaś tam? Że ktoś tam wchodzi? Znaczy, ja nie widziałem. Nie widziałem. Ja zrobiłam tą planetę, która jest taka rozpryśnięta na pół i weszłam do, od razu do dekontaminacji. Bo ja kurde, no to tego nie potwierdzę. A ty fanslog na skanie teraz byłeś. Pasowało być morderstwem. Na pewno wychodziła z rakietki do laboratorii, ale no, później nie pobiegła. No, fanslog, ty na skanie teraz byłeś? Tak, teraz na skanie jestem. Jeszcze my nie zrobiłem go. Ktoś był z tobą? Nie. To jest twoja linia obrony Vixa? Tak. Gówno. Przepierdolisz głupoty. Aha. Pożałujesz tego, Ivy. Aha. Jestem mi groźny, no nieźle. Gruzę na Vixa. Skip na A-Beam? Tak. Nie, dobra. Ja jestem za tym. Za skipem na A-Beam? Czemu nie, na mnie? Skip. Nie no, skip raczej. Po prostu. O wy, chamy. Skip, skip. Tam na skipa Ivy, wiesz? Chuju. Wiecie, że Ivy jest soperem teraz. No tak, tak. Ivy jest soperem. Kiedy Vixa zabiła. Co ty pierdolisz? Spokojnie, to tylko Arezo, Mark. No nie, no przez nich musiałem się z roli sprzedać. No cóż, życie mnie mnie. Dobra, jeśli oglądacie do tej minuty, to napiszcie w komentarzu swap. Możecie napisać. Watch time check. Jak co ostatnio co odcinek. Kolejne słowo. Aha. Dajcie mi dokończyć tacka w specimenie. Nie. Nie. No nie, do Diri. O, widzicie, jestem Chromaiton. Ogólnie to... Ja przyjmę, a to dlatego chciał na mnie głosować. Ale... No dobra, to już się pożegnam z życiem. O, ja dam na skipa, żeby nie było, że to ja strzelam. Jak... No dobra. O, co? Doomsayer? Z jeden. A mogę powiedzieć? No, powiedz. No to ja nie głosuję. Ciało jest obok komunikacji po lewej stronie. Dosłownie pod, na, pod C. Od komunikacji i bieg ze mną z Chazy ze mną bieg, więc... On nie zabił? Okej. Okay. Ja też tego nie zabiłam, ale też tam nikogo nie widziałam. Ogólnie ktoś się teleportował ze mną, ja byłem w boiler roomie tak, i ktoś... milimetr się teleportowaliśmy. No, bo ale ty skąd biegłeś w takim razie, Hubi? Z góry. Z góry? No to w sumie tam był kill. Kill był no poza tym, a nie... No poza, no od góry. To mówiłeś, że biegłeś od góry. No, od elektrykala. Od elektrykala, ale obok komunikacji, po lewej stronie. No i tam jest kill. No i tam jest kill. No kto powiedział, że ja tamtędy przebiegałem? No, powiedziałeś, że biegłeś z góry do tego, do O2. No, czyli no, że przebiegałeś... No to ale nie w środku, podejrzane. Właśnie nie, bo mnie z nim tepnęło na wejście, to aha. Dolne. Ja byłem na tym, na zrzucie śmieci, jak mnie tepnęło. Nie byłeś na zrzucie śmieci. Byłeś na wejściu do O2. Byłem na zrzucie śmieci. Nie, nie dobiegłeś do zrzutu śmieci. Byłem na zrzucie śmieci. Nie dobiegłeś do zrzutu śmieci. No przecież miałem taska odpalonego. No nie wiem, nie przekonuje mnie to. Wszyscy już zagłosowali, AB. No dobra, no ja wiem, no ale no, rozmawiamy. Dlatego wszyscy zagłosowali, żeby nikt we mnie nie strzelił. Dlatego ja nie zagłosowałem, żebyśmy porozmawiali o tym killu. Ale ogólnie Hubi trochę sus. Jakbym wchodził od dołu, to rozumiem, że byłoby sus. Znaczy, że od góry, że myślałem, że od zewnątrz elektryka. Nie, od środka elektryka. No nie wiem. Nie widziałem dokładnie, czy mnie nataska. Nie no, wydaje mi się, że nie tepnęło mnie nataska. Troszkę pod tym taskiem. W sensie już przy wyjściu mnie tepnęło.
Dobra, zróbmy tutaj strzelanko. A impostor mnie trzyma jeszcze. Ale kurczę, wystarczy jeden ruch i już nie będzie czego zbierać. Na pewno jest impostor strzelający. Aha, Tomsy. Dobra, pobiegnijmy. Nie wiem, gdzie pobiegła ta osoba. Kurde. No nie wiem, kto tam, kto to zabił. W sensie, jak podbiegałem, ktoś naprawiał koms i leżał obok kill. I zacząłem biec w prawo i szukać tej osoby, to ale... Tak, to na pewno nie jest Vix i nie jest to Rufix, bo my byliśmy w specymenie i ze specymena przebiegaliśmy. Vixa też tam była? A Vixa była ze mną w specymenie. Ale ona pobiegła do góry, a my z Rufixem pobiegliśmy w dół. Ale czyli wy wszyscy byliście w specymenie. Ile czasu temu byliście w specymenie? No dosłownie teraz wychodziliśmy, no to... Wychodziliśmy przez admina. No to... A my z Vixą no dokładnie. Przez chwilę Ja, Rufix i Vixa była. Ja widziałem jak ktoś... Ale Vixa była ze mną. Kazi, Rufix, Vixa i Luna, tak? Cztery osoby. No tak. No to zostaje nam... Kto najpierw robił komsy? Ja dobiegłem już. Nondoran robił? Tak, tak. A to jak dobiegałeś, już ten kill leżał? Tak. Nie dobiegał. Nie leżał. Nie leżał. Jak ja dobiegałem, już leżał. Jak ja robiłem, ale mówię o mnie. No, ja mówię o Nondoranie. Ale no to no jest jakby między tą trójką. Fanzlo, Hubi i Nondoran. Ja mam pomysł, sobie pogadajcie, a jedy się. Czemu między nara. No między wami, bo ten kill leżał, a tam ci wszyscy się... A, nieważne. No i Hubi był impostorem. Przypomnę tylko, że Abby oskarża Hubiego w poprzedniej rundzie. To było nieporozumienie, bo on myślał, że schodzę pomiędzy tym bloczkiem, a pomiędzy komunikacją, a ja schodziłem od góry elektryka. To musiałeś w końcu tak skończyć. Z elektryka, tym przejściem wąskim. Ja i tak bym to skupiła, a on myślał, że przechodzę pod elektrykiem. Mamy 7 osób. No to co, skipujemy? Ja skipuję. Na Vixa jest off. Więc jeszcze sobie pogadamy. A. Chyba, że chcemy minutę ciszy dla Ibiego zostawić. 25 sekund. Ja nawet minutę. Nie. Nie no, podczas sekundy będzie minuta ciszy dla Ibiego. No dobra. Janko. Nie, ja, wtedy Vixa przyjdzie się odezwie. A nie, czekamy. Tam? Cześć. Kogo? Na skipa. Dolonego skipa. Na ciebie już zagłosowaliśmy wszyscy. No. Skip at voting. No cóż. Nie powiem, trochę szkoda. Idźmy robić taski. Bo zostały nam dwa, a już niewiele zostało ogólnie. Myślę, że na pewno któregoś impostora wygłosuję w końcu. No myślę, że Hubi wtedy zabił rzeczywiście. No albo rzeczywiście strasznie wkopał go Nondoran. Tutaj muszę wlać. Kurde, jestem cały pogryziony przez komary. Najgorzej po prostu. Tak nienawidzę, kurde, być pogryziony przez komary. Tak nienawidzę komarów w ogóle. Ajajaj. Tragedia. Ice-can mi został. Zróbmy w takim razie. Aj, nie zdążyłem niestety. No, no teraz muszę kogoś wygłosować. Wyjebał się na mnie. No raczej ty na niego skoczyłeś. Nie. Ja biegłem dokończać paliwko. Ogólnie... No, tak, tak. No tak. W Oracle mi pokazuje dwa razy Hubiego, więc... No tak, tak. Sorry, nie. Hubi. Wow, cześć Hubi sobie teraz na spokojnie strzeli. Wow, bo ona się stała z roli. To nieważne, pojebało mi się jednak. Aha. Wow. Ale byłeś raz. I Nondoran też był. Pokchamp, to że raz byłem... Bo Nondoran stał obok. I... Tak, ja robiłem ogólnie komsy. No i Hubi zabił przy Nondoranie, więc no. Nie, ja nic nie zabiłem! I łopie! Mówię ci, że się tam nie wypierdolił. I widzę ciało Fanzlocha i Hubiego. I tyle. Upadające ciało dosłownie. Pomiędzy nimi. Ja wiem, kto lubi komary. Wow. Naprawdę wszyscy na mnie głosowali. Raczej nikt. Chyba tak. Nie strzelam, bo jestem weteranem jebanym. Rozumiesz?
A to jak weteran ma aktywne, to ty skaczesz na niego? Nie mam pojęcia. Ja na nikogo nie skoczyłem. U mnie biegłem po prostu do góry do storage'a. No ja widziałem, jak na niego skoczyłeś. No to źle widziałeś. No sorry. No dobra, macie jeszcze impostorów i nie wiem. No wygłosowaliście weterana. No jeśli się wywalił na to mnie, to nie impostorem. No wina pan z Locha. Wcale, że bo nie, bo Wiksa mi pomogła w tym. Co? No powiedziałeś, że Hubi dwa razy był na tym. No Wiksa ale raz na wina. Pewno był. Raz na pewno był. No w notatkach wszystko zapisałem. Nie wiem czemu nie strzelili po prostu w Wiksa imitatora. Przecież był wcześniej był wcześniej Oracle. Bo pokazało, że jestem crewmate'em, więc to było 100%, że ona jest tym imitatorem. Z drugiego Oracle'a nie mogło być. Strasznie, kurczę, odwalili. W sensie już by się runda skończyła, już by wygrali. A teraz przejebią. Dobra, właśnie mam tego skana i do tego skana zrobić. Tutu. Cztery, trzy, dwa, jeden. No i dupa. Dobra, Mandoran. Lecisz, czaisz. Ja zrobiłem światła. Popchamp. I zabijesz tam przy okazji. Tylko ja nie skończyłem taska. Nie. No zabrakło tych dwóch sekund, no. To musi być Wiksa. Dokładnie. Dokładnie. No. Wiksa, dlaczego zabiłeś? Tylko strolowałem, że nie poleciałem od razu. No. Już. O nie, strzał ci nie wyszedł, a może double shota? Jak zgadła. Najgorzej. O tam Nondoran. Jak mi przykro. I miss, smutno, bo ja miałem trzy role już zgadnięte. Strzelam Abiego, strzelam, patrzę, Yumi nie żyje. Właśnie wiem, że był Doomslayer. Ale kurde, jakby mieliście takiego easy wina, wystarczyło tak naprawdę ogarnąć, że Wiksa jest imitatorem, bo przecież Oracle był wcześniej. No i kurde, tak no, mogliście wygrać, mogliście wygrać no, to już jak było 5 osób. Mi się nie, nawet nie dali wytłumaczyć, Wiksa powiedziała, że widziała mnie dwa razy i to jeszcze kurwa była pomyłka. Tym jak to dokończymy odcinek.